Wszyscy czytamy Quo Vadis. Dzieło Sienkiewicza wybrali Polacy w głosowaniu na Narodowe Czytanie. Z opublikowanego we wrześniu sondażu wynika, że 350 tysięcy osób poparło zakaz handlu w niedzielę. Nie ma ulic rodem z poprzedniego systemu, które powinny odejść do lamusa. Miasto dużo wcześniej pozbyło się niepopularnych nazw traktów, które podlegały uchwalonej przez Sejm ustawie dekomunizacyjnej. A Donald Trump... Gdzie go albo lubią, albo nienawidzą. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku w krajach Europy przebywało 2 miliony 98 tysięcy Polaków. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedziała rozpoczęcie Brexitu. Czołowo zdarzyły się tam dwa samochody osobowe Audi i TIR. Dwie osoby z samochodu osobowego, kierująca kobieta i jej roczne dziecko, zostały ranne i przewiezione do szpitala. Syryjskie siły rządowe ponownie okrążyły dzielnicę rebeliantów w Alepo. Papież Franciszek kanonizował matkę Teresę z Kalkuty. Co najmniej 146 osób zginęło, gdy u wybrzeży Egiptu zatonęła komisja zajmująca się katastrofą smoleńską. Ruszają prace sejmowej komisji do spraw afery Amber. Nie tylko wiedzą czy doświadczenie. Na 17 października władze Ekwadoru wyznaczyły termin przesłuchania twórcy portalu Wikileaks Juliana Assange. Prokuratura okręgowa w Warszawie bada sprawę zabójstwa 40-letniego Polaka. W nalocie na pozycje kontrolowane przez tak zwane państwo islamskie zginęło. Nastąpi likwidacja gimnazjów, a edukacja ma powrócić do... Projekt ustawy zakazującej aborcji, ale bez karania kobiet trafił do marszałka. Blisko promil alkoholu w organizmie miało dziecko, które urodziło się w szpitalu. Jak informują naukowcy, nasza planeta trzeci raz z rzędu osiągnęła rekordowo wysoką średnioroczną temperaturę. Zdarzenia na tle homofobicznym, rasistowskim i ksenofobicznym zapisuje w brunatnej księdze Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Rusza komisja kodyfikacyjna, która napisze nowy kodeks pracy. Zbierność kolejnych rządów rozgrabiono potężny majątek funduszów czasów pracowniczych. Premier spotkała się z pielęgniarkami okupującymi Ministerstwo Zdrowia. Dopuścił do Sejmu projekt ustawy o legalizacji medycznej marihuany. Na wystawie zobaczymy kilkadziesiąt fotografii, które odzwierciedlają nie tylko wiedzę czy doświadczenie młodej artystki, ale przede wszystkim są zwierciadłem jej duszy. Na linii rozdziału między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Wprowadzenie niższego wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku zakłada poprawka zgłoszona przez Sejm. Edukacja ma wrócić do przerabianej w przeszłości 8-letniej szkoły podstawowej. Komisja Wenecka w Warszawie. Nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego 800 emigrantów zmierzających do Europy i śledczy w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Thank you.
Jeśli będziesz chciał wytłumaczyć ludziom, co to jest tolerancja, narysuj okrąg, a na jego obwodzie wyznacz 6 punktów, każdy oddalony od siebie o 60 stopni. Rozewrzyj cyrkiel znacznie ponad promień, którym do tej pory kreśliłeś pierwszy okrąg. Z każdego z wyznaczonych punktów wykreśl kolejne okręgi. Znajdź wspólną powierzchnię dla wszystkich 6 płaszczyzn ograniczonych przez narysowane okręgi. Zabarw ją w kolorze złota. Zauważ, jak mała jest ona w porównaniu z powierzchnią nie tylko całości ograniczonej przez zewnętrzne linie 6 okręgów, ale nawet z powierzchnią każdego z nich. Wiesz, co to oznacza? Jeśli za te okręgi przyjmiemy największe religie świata, to łączącą je powierzchnią jest miłość. O tę substancję wypełniającą duszę, ziemię, wszechświat i królestwo nie z tego świata musimy się dopominać, by jak zasiane ziarno w urodzajnej glebie wyrosła na piękną i zdrową roślinę, następnie rozrosła się, ogarniając swym życiodajnym cieniem resztę powierzchni. Ta cała reszta to zwyczaje, obrzędy, liturgia. To ona najbardziej poróżnia ludzi. W istocie swej jest tylko jedna religia, religia miłości. Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości. Jest tylko jeden język, język serca. Jest tylko jeden Bóg, jest on wszechobecny, w tym i w duszy człowieka. W obecnym czasie doszliśmy do przełomu, który każe nam skorzystać ze zdobyczy osiągniętych przez wszystkie religie, by pod wspólnym sztandarem miłości osiągnąć już nie 30- czy 60-krotny, lecz co najmniej 1000-krotny plon. I to wszystko za sprawą tego małego, urodzajnego poletka, poletka miłości.